Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jadę na ogród, potem będę robiła koło domu. Dzisiaj chcę porobić troszeczkę przy pomidorach i tutaj powiedzieć kilka takich bardzo istotnych rzeczy na ich temat. Ale zanim pojadę na ogród, przyjechałam do lasu. Wybrałam się, co prawda nie jest to w kierunku ogrodu, ale kusiło mnie, bo zobaczyłam przedwczoraj na Facebooku w niedzielę z Edziem, żeśmy się wybrali, że może znajdziemy parę kurek. I tak nic żeśmy nie znaleźli, ale na Facebooku koleżanka z sąsiedniej wioski pochwaliła się, że już w słoiczkach narobiła kurki. I wiecie, jak mi ciśnienie się podniosło, jak mi gul skoczył. No i tak dzisiaj, jadąc na ogród, mówię, kurczę, jadę zobaczyć do lasu, może coś. No i jest parę. Już garść zaniosłam do samochodu. Bardzo ładne, takie dorodne, tłuściutkie te kureczki są. Będzie Edziu miał dzisiaj co smażyć. Uwielbia kurki na masełku. Ja też je lubię. Także dzisiaj będziemy, kurczę, zadowoleni wieczorem. Są kolejne. Dwie garści w samochodzie. I teraz kolejne ładne tutaj są. Od kilku dni na Facebooku ludzie, w sumie już od 2 tygodni ludzie na Facebooku chwalą się, że zbierają prawdziwki, zbierają już ceglastoporę, różnego rodzaju pierwsze grzyby. I jak ja to widzę, to tak mi gul skacze, że nie macie pojęcia, nie mogę w domu na 4 literach usiedzieć. A teraz jak znalazłam tych kilka kurek, to nie wiem. Ogród chyba przegra z lasem. Uwielbiam chodzić do lasu, uwielbiam chodzić na grzyby. I tutaj naprawdę, jak już przychodzi taki sezon, że jest praca w ogrodzie, a pojawiają się grzyby, to jestem tak rozdarta wewnętrznie, bo i tu bym chciała, i tu bym chciała. Pałam taką miłością i do ziemi, do ogrodu, i do lasu, do łażenia po tym lesie. I to jest naprawdę taki ból wewnętrzny, bo człowiek nie wie, co w danej chwili ma zrobić. Złapałby i to, ale dwóch srok za ogon się nie da jednak złapać. Patrzcie, ile tutaj jest skrzypu. Tutaj właśnie przyjeżdżam sobie, zawsze chcę zrobić gnojówkę ze skrzypu, to nazbierać jego na gnojówę. Idę jeszcze oblecę, bo tak w sumie przyszłam tutaj z taką nadzieją, że może prawdziwka znajdę. A to takie zaskoczenie. O, gdzie? Nie dość, że jest ich tylko kilka, to jeszcze mi ucieka. Witajcie ponownie dnia drugiego. Podłechtani tą garsteczką kureczek, które znalazłam wczoraj. Wyruszyliśmy dzisiaj do lasu. Ale zobaczcie, ile jest żołędzi na dębie. Wiszą tutaj jak koraliki. Jest ich bardzo dużo. I jak są takie młode, to wyglądają jak takie oczka w cieście. Fajnie to wygląda. Chyba jest spać, bo tutaj słychać jeden brzęk i widzę, jest dosyć dużo zapylaczy. Chodzą one po liściach i coś zlizują. To prawdopodobnie jest spać. Jakieś pierwsze znalazłam. To chyba są grzyby z rodzaju gołąbków. Nie znam ich, nie zbieram. Mam taką zasadę, że czego nie znam, to nie zbieram. Na grzybach bardzo dobrze zna się grzybofil i pieprznik. Kobieta z mężczyzną teraz akurat nie gdzieś tam razem na te grzyby chodzą. Bardzo fajnie opowiadają o nich. Mają wiedzę niesamowitą. Huba. Ja jakieś purchawki i trujaki. A Edziu tutaj już nałupił sobie na kolację. Ja przyjechałem na grzyby, a nie na trujaki. Jasne, tak. Ale jak żeśmy weszli do lasu, to mówię, w którą stronę idziemy? Ty idź tam, a ja idę tu. A nie było przypadku na odwrót? Nie było na odwrót. Wysłałeś mnie tam, gdzie nie było, a sam poszedł tam, gdzie są. To jest, kurczę,
No, ajtam, ajtam. Też bym chciała coś znaleźć. Chyba. Ma, Edziu, mam i ja. Ładne, duże, takie tłuściutkie. Nie są wyschnięte, wysuszone. Wilgoci tutaj trochę mają. To i ładne są. Kureczki. Kureczki, kochanie. Wow. A ty myślałeś, że to zarezerwowane tylko dla ciebie? Wyszliśmy teraz w jagodziny i tak patrzymy, czy jagody są. Ale nie ma ani jednej. Są jagody. Ale marniutkie. Takie szpileczki. Jakieś takie zasuszone. Ale na spróbowanie chociaż uzbieram. Tyle. Uzbierałam. Mężu, proszę jagódki. Mówiłeś, że chciałbyś na spróbowanie. Kiedyś to się chodziło na jagody. Zbierało się litrami, a nie tylko po kilka. To one takie jakieś mikre, kurde. No jakie mikre? Jakie las dał, takie są. Ale są. Kiedyś jak się chodziło, chodziliśmy na jagody, to one takie były jak wielkości jak czarna porzeczka. A tata opowiadał, że jak był jeszcze dzieckiem i babcia... No nie mają smaku, takie jakieś komara masz pod szyją. No i opowiadał, że jak babcia go wysłała na jagody, dała mu kankę. No wszystkim dzieciom, bo to oni wtedy szli całą bandą. I mówi, nie wracać, jak nie nazbieracie jagód. No to oni poszli na oszustwo i narwali trawy na spód kanki, a na wierzch tylko trochę, myśleli sobie, że to przejdzie. Przyszli do domu, kanki postawili. Jak babcia wysypała te jagody, to mówi, tata, mało, że dostał szmatą przez łeb, to musiał iść nazbierać drugie. I babcia powiedziała, że ma nie wracać, dopóki nie nazbiera kanki jagód. Także nie opłaciło im się kombinowanie. Idziemy za drogę. No, ale tak kiedyś kombinowali. Ja tak z grzybami raz nakombinowałam, poszłam na grzyby z dziadkiem, no i też miałam koszyczek. Chciałam się pochwalić, że nazbierałam dużo, wypchałam sobie mchem, na wierzchu poukładałam koszyczki, a dziadek, że nie głupi, wysypał i mówi, co to jest? Mówi, to ty się uczysz kombinatorstwa, ale mi wtedy dał bobu. Od tamtej pory raczej nie kombinowałam. Korekta. Jagódki są. Marne, bo marne. Ale coś tam parę się trafia. Mam. Nazbierałam garść. I teraz jak w tej piosence mogłabym zaśpiewać. Nazbierałam jagód dzban. A ja mam garść. Chodzę, Jaśku, to ci dom. Dom ci jagód ze dzbanecka, bo ja cię kocham. A gdzie ten mój Josiek? Tam zbiera kurki. I coś ma. On ma kurki. Ja mam jagody. I piękna nora. Duża, potężna jama. Już jest opuszczona dawno, nie ma śladów. Zwierzę z młodymi wyszło z niej. Ale zobaczcie, jaka w środku duża. Ona idzie tam jeszcze w bok, w prawo. I była zamieszkała. A teraz już jest opustoszała. I kolejna nora. Ta już jest mniejsza.
Teraz ciężko mi jest powiedzieć, jakiego zwierzęcia. Prawdopodobnie borsuka. Nie ma tutaj śladów, też jest opuszczona. Pajączyny ją już zarosły. Parę lat temu, jak chodziłam po lesie, podeszłam borsuka, dosłownie na 2 metry. On spał, ale spał tak twardo, że w ogóle nie słyszał, że ja podchodzę. A ja z kolei nie widziałam tego borsuka, bo on spał sobie za taką gałęzią zwalonego drzewa. No i w pewnym momencie go zobaczyłam. On do końca mnie nie wyczuł. No i jak go zobaczyłam, to oczywiście się wycofałam, bo zwierzę spłoszone jest nieprzewidywalne. Ono z reguły w panice ucieka, ale też może poczuć się zagrożone, że stanowimy dla niego zagrożenie, niebezpieczeństwo. No i niestety nas zaatakuje, także tutaj trzeba mieć daleko idący zmysł ostrożności i nie pchać się w kłopoty, nie pakować się w te kłopoty. A tu jest kolejna nora. Jeszcze mniejsza, prawdopodobnie lisa, też opuszczona. Nory zamieszkiwane są do momentu, aż młode nie zostaną wyprowadzone z niej i później taka nora jest opuszczana. Tam była chyba zaczynana, kopana przez wilki, bo jest dosyć duża dziura, dosyć duży taki wykop zaczęty, ale z jakiegoś powodu, wiadomego tylko dla nich, nie została dokończona i prawdopodobnie to jest zaczątek tej nory, którą tam na początku wam pokazałam. Lasy pozmieniały się tutaj bardzo. I wcale nie chodzi o to, że ja ich nie poznaję, że urosły czy coś takiego. W ostatnim czasie dosyć sporo pada, troszkę tej wilgoci jest i one są zielone, one żyją. A po inne lata, jak chodziłam tu właśnie, gdzie teraz jestem, to wszystko było takie gołe, łyse, zeschnięte. Te drzewa o tej porze już były pożółkłe, liście miały zżółknięte i opadały, a dzisiaj jest zielona trawa, krzaki żyją, liście też są takie soczyste, jeszcze nawet można sobie nazbierać na herbatę. Tutaj właśnie na odrostach, bo często jest dużo zapytań o herbatę z liści brzozy. Te właśnie listeczki, co prawda ona będzie już teraz gorzka, ale takie młode z górnych pędów, jeszcze można zbierać, goryczkę da się przeżyć. No wiadomo, że najlepsze te liście są wiosną, zanim brzoza puści kotek nasienny, to wtedy one nie są takie gorzkie, ta herbata nie jest gorzka i mają dużo właściwości, ale teraz też można jeszcze je pozyskać. No i na co to wpływa? No, herbata z liści brzozy oczyszcza organizm, działa jak oskoła, ma te same właściwości, a do tego no, spala tłuszczek, ma właściwości takie odchudzające, przyspieszanie procesy odchudzania. Jeżeli ktoś zmaga się z nadmiernymi kilogramami i chce się ich troszeczkę pozbyć, to właśnie herbatka z liści brzozy. Około 10 listków na szklankę wrzącej wody bądź łyżeczka sproszkowanych liści. To wychodzi to samo. Polecam. Jak wódz Indianów. Tak jest. Nie wódz Indianów, a wódz Indian. A tutaj Indianka. I podsumowanie naszych zbiorów. Nie jest źle. Będzie solidny, ale to naprawdę solidny obiad, może nawet 2. Tak prezentują się nasze kureczki, nasze pieprzniki jadalne na tle chrobotka reniferowego. O, ten już jest suchy. To jest fajny, taki ciekawy mech. Nazwa bierze się stąd, że jest to w Finlandii przysmak reniferów. U nas reniferów nie ma, to i mech jest. Ale był czas, że ten mech niestety tutaj ginął, bo był pozyskiwany masowo na stroiki i została nałożona na niego czasowa ochrona. Teraz chyba mi się zdaje, od 4 lat ta ochrona jest zdjęta. Mech pojawia się tutaj w dosyć dużej ilości. No i jest to taki wyznacznik czystego powietrza. Jak on się pojawia, to znaczy, że jest czyste powietrze, więc mamy tutaj to powietrze czyste. A i taka jego
jest ciekawa natura, że jak popada, dostanie wilgoci, to on jest mięciutki jak puszek. A jak tylko troszeczkę słońca, wiatru, od razu wysycha. Jeszcze się nie kruszy, ale jeżeli tutaj się utrzymałyby długo takie warunki suszy, to on będzie się normalnie łamał, chrupał. Tutaj susza im na razie przynajmniej nie grozi, bo zaraz chyba będzie padać. Jedziemy do domu smażyć kureczki. Wódz Indian będzie je smażył, a jego skło będzie jadła. A po burzy przychodzi dzień, a tutaj prawdziwki, jakie piękne, sialalala. Babcia pierwsze prawdziwki w tym roku zrywa. Chyba pewnie robaczywe, ale będziemy je w domu kroić. Ale zapach. Przywiozłam troszeczkę kureczek i teraz żeśmy podekscytowane tymi kurkami. Przyjechały jeszcze tutaj, patrzcie. Nie, ja nie daruję. Jutro jadę w swoje miejsca prawdziwkowe. Tak. Bierz tego trzeciego. Biorę. A to miał koszyk na ogórki być. Nie, na malinki. Na malinki. O, ja cię... Idziemy jeszcze dalej. Idziemy.